I ja tu widzę niepokojące rzeczy się dzieją. Bardzo niepokojące rzeczy. Szybce segera mamy. Żeby było tutaj tak teczkę to podważyć, bo to użycie. Już są wyrobione, kurde, mają tyle lat. Te segery, szybce. Się ślizgają. Dobra, elegancko. Ściągamy kółeczka. Jedno kółeczko. Kładziemy tutaj na bok. Pod spodem nie ma żadnej podkładki ani nic. Drugie kółeczko. To kółeczko, obojętnie jak założycie tą zębatkę, to będzie podkładka. W taki sposób tę podkładkę trzeba założyć. I cóż, tu już mamy cały ten mechanizm odbiegów. Ojej, jak to ciężko chodzi. Aha, bo wypycha to, dobra. Ale dalej to ciężko chodzi. Czemu to tak ciężko chodzi? Albo sprężyna jest mocniejsza niż zwykle. To mi się wydaje, że mocna jest bardzo mocna sprężyna. Ale to jest elegancko. Cóż, no i mamy tutaj kolejnego krzyżaka. No, jego teoretycznie nie trzeba będzie ruszać, bo to wyjdzie nam całe. Ale musimy tego imbusika odkręcić. Jak go odkręcacie, to się podnosi do góry. Pamiętajcie, żeby sobie odchylić to kółeczko na zewnątrz dać. Zaraz zobaczymy, czy pod spodem jest podkładka. Jak to tam Majkowski mówi, że wszędzie te podkładki dają. Zobaczymy, czy jest podkładka. Ja rzadko widzę te podkładki. Strasznie. Nie wiem. Uwaga i... O kurde. Tu nie ma żadnej podkładki. Ma to chodzić bez żadnej podkładki to pod spodem. Tak wam powiem. Ta podkładka jest tutaj niepotrzebna. No, ale to widzę, że gwint poprzeciągany. Albo resztki jakiegoś. Resztki gwintu. Będzie łatwiej potem składać. Da się to zrobić bez chyba mechanizmu. Jak dobrze pamiętam. Dawno nie rozbierałem tych silników z kopniakiem. Więc nie pamiętam, jak to tam było, ale jak dobrze pamiętam, to trzeba wyciągnąć ten mechanizm. Potem jest łatwiej złożyć. Dobra. Dałem tego tam. Dobra. Nie wiem, czy ja dobrze robię. Teraz wam powiem szczerze. Dobra. Ja sobie dla siebie nagram, w jakim położeniu jest ten kopek. Tak, żebym ja wiedział. Na spuszczonej sprężynie ma to być w ten sposób. A potem dopiero naciągamy kopkę. Dobra, to jest dla mnie, żebym pamiętał. Dobra. Jedziemy dalej z tematem. Jak mamy sprężynę już ściągniętą, to ją wyciągniemy do góry. Cyk. Sprężynkę. Tutaj nie ma żadnych podkładek pod wałkiem, ale Aleksandra, chyba jest skrzynia rzeczywiście rozwalona, ponieważ pod zębatką od kopka, pod zębatką od kopka już mamy zęba, więc prawdopodobnie skrzynia jest rozwalona. A tych ząbków ja tu widzę troszeczkę więcej. Kawałeczku. Dobra. To jest zły znak. Tak wam powiem. Takie śmieci. Tu wszędzie jakieś takie drobinki są czegoś.
piasku. Ojej, jest tu kawałeczków dużo. Trzeba będzie ładnie te łożyska i wszystko przedmuchać, żeby nie okazało się, że łożyska gdzieś wejdzie. Dobra, teraz wybierak od biegów. Wybierak. Kosa od zmiany biegów. Wychodzi po prostu tak, o. Cyk. Dobra, ja sobie te części podkładam tutaj na bok. Cyk. To i to i to i to. Cyk. Teoretycznie to mamy już sio. Z drugiej strony będzie mniej rozbierania. I ściągnąłem to z tej strony ze względu takiego, że ja chcę ten dekiel ściągnąć od tej strony do góry, żeby to zeszło. Tak chcę zrobić, bo i tak będę musiał wyczyścić wszystko, więc mógłbym zrobić, że druga strona, żeby zeszła, ale za bardzo mi się nie chce. No i niepotrzebnie było sprzęgło ściągane, ale widzę, że klin wylatuje. Klin wylatuje, jest ledwie co się trzyma. Wychodzi w palcach. A. Żeby nie zginął. Niech go przyssa magneto. No i dobra. Z tamtej strony wsio. Teraz zostały nam tylko i wyłącznie śrubecki. Trzeba uwalić te wszystkie śrubki dookoła. Ósemka. Dłoń. Kluczyk. I jedziemy. Ja tam się nigdy śrubkami nie przejmuję, ze względu takiego, że bardzo prosty jest sposób, by sprawdzić, czy śrubeczka ta jest na pewno stąd. Jak będę składał, to wam pokażę taki fajny sposób, żeby nie robić z tych metod z tym steropianem, czy jakichś takich podobnych metod, żeby nie robić co do układania sobie śrubeczek. Cóż, w tym silniku prawie wszystkie te śrubki z łebkiem, ósemką to jest, są różne owszem długości, ale powtarzalne, więc tam, że z tego dekla założycie do tej strony, to tam nie szkodzi. Będziecie na pewno wiedzieć, że na przykład nie jest stąd, ale to wam pokażę, jak będę składał. Lekko puknąć i rozpołowić. Kurde, nie ma jak to podnieść nawet. Nigdy w życiu tutaj nie wkładajcie śrubokręta, nie rozdubujcie tego śrubokrętem. Najlepiej przez drewienko albo przez coś popłukać, tak jak ja tutaj robię. O, cyk, cyk, puch. Nie wyskoczyło. Ponieważ no, weźcie duba tutaj śrubokrętem, uszkodzicie sobie tutaj powierzchnię na łączeniu karterów i będzie potem wam uciekać, lać się olej. O, tutaj widzę, że podkładka była stąd. Jedna podkładka. Tak. Cyk. U góry jedna podkładeczka. Na rewarku od biegów też jest jedna podkładka. A tak to nas tutaj nic nie interesuje więcej. Dobra. To kładziemy kartę na razie na bok. Nim się zajmiemy później. Aj, zarąbałem sprawę, bo mogłem sobie odkręcić wcześniej. Dobra, wałek od zmiany biegów. Jest tu jakaś podkładka? Nie ma. Podkładka przy zlewarku od biegów. Jest tylko jedna cienka od góry. Odkładamy to na bok. I ja tu widzę niepokojące rzeczy się dzieją. Bardzo niepokojące rzeczy. Dobra, tutaj na skrzyni odbiegów jedna cienka, duża podkładka na górze.
Jedna. Ja przeważnie jak pomylicie sobie podkładki na przykład, bo czasami jest tak, że ktoś sobie rozbierze, pomyli sobie podkładki, nie wie, która od czegoś, to przeważnie jest coś w tym stylu jak tu. Że na przykład tu jest przytarte tak, od spodu jest przytarte w ten sposób, od góry jest przytarte tak i po tym można na przykład rozpoznać, gdzie ta podkładka ma iść, bo na przykład tutaj wytarła skrzynia od spodu, tak szeroko widać, od góry wytarło łożysko i to będzie na pewno tu pasować. No, dobra. Nie odkręciłem co od tyłu tego całego programatora, różnie na to mówią. Więc odkręcimy sobie po fakcie. Widzę, że coś się tutaj stało. Niepokojącego. To się wszystko powyginało. Łańcuch chyba spadł czy coś. Muchy mi tu jakieś latają. Trochę zobaczcie te drgania kamery, ale no, kamerę mam na stole, więc nie dam rady jej jakoś podwiesić. Tak wam powiem. Dobra. Nie odkręcimy za tej śrubecki. No. Dobra, to sobie odkręcimy. Odłożymy sobie to na bok. Cyk. Wydubiemy tutaj delikatnie zaślepkę. To jest po prostu w tym. Ojoj, ojoj. Ale tu jest nawalone silikonu. Silikonu czy jakiejś masy. Bo to wszystko na jakiejś masie jest składane. Ojoj. Silikon, masa. Nie wiem po co, jak jest o-ring. Tylko ten o-ring jest uszkodzony. Ale tu jest oryginalnie. Na tym jest o-ring. No i on ma za zadanie uszczelnienie. Niepotrzebnie tu jest silikon dawany. Oczywiście jak ktoś to rozwali, no to silikon się daje. No. Wtedy tak, można przejanuszować. Aha, ta śrubka nawet nie dokręcona jest. Patrzcie, widzieliście? Nawet to nie jest dokręcone. Jest dana zwykła podkładka. Tu taka przeważnie podkładka jest w innym stylu, ale to też w niczym nie przeszkadza, że jest zwykła dana. Ktoś tu zaglądał prawdopodobnie. Dobra. Czyli z tej strony dalej nas nic nie będzie interesować. Więc... No dobra, jesteśmy po dłuższej przerwie. Mianowicie ładowałem baterię. Rozpołowiony jest silniczek. I pokażę wam. Pełno opiłków metalu! Wszędzie! Opiłki metalu! A patrz ta na to! Co to się tu odpierdzieliło? Co to tu się stanęło? Dobra, muszę zrobić zdjęcie właścicielowi. Co tu jest grane? I mianowicie wam powiem, że nie problem był na trzecim biegu, lecz na drugim. Z tego co tu ruszałem lewarkiem, to wygląda. I wnet byłby problem na biegu czwartym. Wyostrz się. Musimy wyostrzyć, żebyście to zobaczyli. Zamatka czwartego biegu. Już nieźle. Po prostu sprzęgło nie było też dobrze wyregulowane. I tak jakby bez sprzęgła były biegi wrzucane na siłę. To sprzęgło też będziemy musieli niestety wyregulować. No i zębatka pośrednia tutaj drugiego biegu. Jak zobaczycie, zęby rozpiżone. Teraz wam powrzucam biegi. Jedynka, tu jest luz. Mamy luz, nie? Poruszamy, żebyście widzieli. Jest luz. Mamy luz. Zobaczcie sobie, jak są tryby zazębione na luzie. Czyli dobrze mam wszystko dopchnięte? Dobrze. Zębatka na luzie nie jest zazębiona po całości. O, widzicie to? Nie jest on zazębiony po całości, ale tak czy inaczej jeszcze to się w granicach normy mieści. Wrzucamy jedynkę. Musimy poruszać, żeby tam się zgrały te tryby. Czekaj, coś mi tu nie pasuje. Coś. O, dobra, złą stronę kręciłem.
No, bo to jest na odwrót. Przecież to jest na odwrót skrzynia. Dlatego z tą stronę kręciłem. Dobra, teraz mamy jedynkę. Zobaczcie sobie, jak na jedynce chodzi. Zębatka nie jest zazębiona po całości na tym pierwszym biegu, tak? Dobrze mówię? No tak. Nie jest na pierwszym biegu zazębiona po całości. Jest zazębiona tak, że ten kawałeczek tu odstaje. No niestety on tutaj robi problem. Ale tak czy inaczej jeszcze jest 3 czwarte zazębione. Więc nie ma problemu. Rzucamy drugi bieg. Istna parodia ta skrzynia biegów. O, to jest trójka i cyk, cyk i czwórka. Jak widać, czwarty bieg też nie dochodzi dosłownie do końca. O, zobaczcie se, widzicie? Też wnet by się rozwalił czwarty bieg, tak wam powiem. Patrząc po tym, ile on się tutaj zazębiał przy tym. Po prostu tak samo. To była kwestia czasu, żeby się czwarty bieg tak samo zmielał. No i jak widzicie, no jest kaplica. Jak wiecie, znacie mnie, ja dużo tam modyfikuję, polecam, nie polecam. Mianowicie tak, powiem wam tak, jak macie taką skrzynię czterobiegową, jakiegoś takiego racera albo coś innego i tak jak w tym wypadku, cztery biegi, ale w dół, nie do góry, tylko w dół cztery biegi, to ja wam powiem tak, że jak się wam ta skrzynia rozwali, nie kupujcie drugi raz tej samej skrzyni, ponieważ będziecie mieć ten sam problem jak tu. Możecie, jak ktoś ma i na przykład rozwaliła mu się skrzynia w takim silniku, niech się wypowie, czy miał w środku podobny widok jak tu. Czy u siebie miał podobny widok? Jak miał podobny widok, to uświadomi to mnie i na pewno moich widzów, by przekazać to dalej. Po prostu puści to wiadomość dalej, że jak ktoś ma taki motorek, jak tutaj, na takiej skrzyni biegów, żeby po prostu nie generować niepotrzebnie dodatkowych kosztów, nie kupywać tych skrzyni biegów. No nie polecam. Powiem wam, że jak macie skrzynię 3 plus 1, naprawdę oszczędzajcie ten drugi bieg, żeby jak najmniej używać tego drugiego biegu, albo jak jedziecie na drugim biegu, żeby nie jeździć pod większym obciążeniem, po prostu pod jakimś prostym albo po czymś, nie żeby jakoś pałować jakieś podjazdy albo coś w tym stylu, no bo jak widzicie, te zębatki się nie zazębiają po całości, no i jest problem, że przez to ta skrzynia się rozwala. No nie ukrywam, wadliwa ta skrzynia jest z biegów. Cóż, no niestety, tutaj zębatka od pierwszego biegu, ona też potrafi czasami pękać przy niektórych skrzyniach biegów. Nie pamiętam, jakie tam są ten, ale no niestety pękają też te zębatki pierwszego biegu, tylko nie pamiętam, w których silnikach, więc na razie się nie wypowiem. Nie wiem, czy nie w quadach 110 tak jest, że pękają te zębatki od pierwszego biegu. Te małe, bo są za cienka ścianka, jest po prostu za mało zębów, jest za cienka ścianka i przez to też pęka to. Ja tam pamiętam, że kiedyś wymieniałem zębatki pierwszego biegu od jakiegoś innego motorka ze skrzyni 3 plus 1. Jakoś właśnie nie pamiętam. Nie chcę się za bardzo wypowiadać, bo naprawdę mam słabą pamięć, ale wiem, że w jakimś silniku właśnie wymieniałem zębatki pierwszego biegu, ten komplet cały, w sensie tą większą i tą mniejszą. Ale była wersja właśnie bez kopka, tylko nie pamiętam, co to za silnik był. Nie wiem, czy quad, czy coś. I wymieniałem te zębatki na... tutaj było mniej zębów, tu było więcej i były mocniejsze ścianki. No po prostu januszowałem trochę, no nie ukrywam, ale działa to do tej pory podobno. Tylko nie pamiętam, jaki to był silnik. I skrzynia biegów od czego. Dobra, tyle. Ja wam zaraz zobaczę, bo mam tutaj tą skrzynię biegów. Drugą już tutaj wyciągnąłem, trochę tutaj mam syf, ale no... To jest 50 Zipro 50, silnik przynajmniej z tego. Zobaczymy, czy skrzynia biegów z tego działa, będzie pasować do tego silnika, bo prawdopodobnie zrobimy swapa. Zrobimy swapa, już rozmawiałem z właścicielem. Zgodził się na coś takiego, jak będzie oczywiście pasować. Ale to normalne, że wiadomo, jak to każdy.
jak będzie pasować, no to będzie kupywał prawdopodobnie, będzie taką skrzynię u siebie montował. Dobra, tylko nie wiem jak jest to. Wybierak będzie tak samo, no bo to jest, tu jest tak. Ona jest tak jakby deczko wyżej. Nie, dobra, wszystko gra. Po prostu to jest, mniej miejsca jest tu, tu jest więcej. Dobra, powinno grać. Powinno grać i nie powinno być żadnego problemu z tego co widzę. Niby to się wydaje, że jest coś wyżej, ale z tego co widzę, pod spodem jest mniej miejsca za to. Tu jest więcej odstaje, to więcej odstaje, to jest mniej. Więc wychodzi na to, że powinno to działać. Dlaczego jest taka śmieszna tutaj ta gwiazdka? Jak zobaczycie, dlaczego ona jest taka śmieszna? Ona jest śmieszna dlatego, że tutaj jest układ biegów 3 plus 1. Układ biegów jest tak, że jest 1, luz, a potem 3, 2, 3, 4. Tak jak w zwykłym motorze. Taki jest układ biegów. I dlatego jest tutaj to tak zrobione, żeby ten wybierak w odpowiednich położeniach. O, tutaj macie luz. Pomiędzy pierwszym biegiem a drugim biegiem jest luz. Dlatego jest takie wybranie. Nie ma pełnej gwiazdki. A dlaczego są te takie większe ząbki? Żeby się nie dało przerzucić za. Za to, żeby się nie dało przerzucić bieg. No. Jest minimalnie inny układ zębów, już widzę, na czwartym biegu. Czwarty bieg będzie szybszy. Tak? Tak, bo tutaj jest trójka. Tak, no będzie różnica na czwartym biegu, z tego co widzę. Czwarty bieg będzie wyższy, szybszy. Jedynka. Tu. Tu. Dwójka. Tak, na oko wygląda, że jedynka ma u jednego zęba więcej. Nie, to samo jest. Jedynka byłaby tak samo. Jedynka, dwójka. No, wychodzi na to, że czwórka jest tylko. Czwórka będzie mieć więcej zębów. Znaczy ma mniej zębów, będzie szybsza. Szybszy będzie czwarty bieg. A tamte resztę biegu będzie taka sama prędkość. Dobra. Dobra, tyle. Ja tutaj to muszę na chwileczkę to nagranie przerwać. Zdemontować tą skrzynię starą i pomierzyć wałki, czy rzeczywiście to będzie tutaj pasować wszystko. No to na oko już widzę, że mniej więcej będzie to pasować, ale dla pewności jeszcze przełożę tą skrzynię tu i sprawdzę, czy będzie to pasować. Dam trochę bliżej, żeby było więcej widać na kamerce. No. Cyk. Od spodu żadnych podkładek? Aż dziwne. No dobra. Od żadnych podkładek nie ma. Jakieś łożysko, a to z tamtej skrzyni, dobra. Jakieś włosy. To na bok, to mi niepotrzebne. Cyk. Skrzynię sobie położymy. Tak, żeby było widać na kamerce. O, cyk. Kopka damy na bok. Ja zapauzuję. Zapauzuję, wyciągnę tą skrzynię, włożę do drugiego i wam powiem, bo bateria mi pada. No i trochę po dłuższej przerwie jesteśmy z powrotem. Musiałem, no niestety bateria mi padła. I jesteśmy kolejny dzień. Mianowicie tu jest ta stara skrzynia. Mi niestety nie pasowała ona do tego silnika, ze względu takiego, że w tym silniku Zipa, nie mam, bo tu jest. W tym silniku z Zipa Pro 50 wałki 2 mają inne łożyska. Po prostu średnica ta tutaj przy skrzyni biegów jest inna i średnica przy drugim wałku ta jest inna, większa. Tu jest większa średnica i tu jest większa średnica. Ale to w niczym nie przeszkadza, ponieważ ta zębatka ma tyle samo zębów. Ona jest na stałe z wałkiem. Jest tyle samo nacięć, więc przełożyłem cały komplet wałek. Oczywiście ta zębatka też jest przełożona. Tutaj założyłem to starą z tej starej skrzyni. Jak i w drugim wypadku też wałek jest ten sam. Tyle samo ma nacięć, no tylko się różni tym, więc
wałki z tamtej skrzyni zostały, starej, tylko przełożyłem cały komplet trybów, żeby, bo jak już to wszystko pracowało razem, więc najlepiej, żeby wszystkie tryby były przełożone. No oczywiście tylko tego jednego nie mogłem przełożyć, bo on jest na stałe z wałkiem, więc tylko ten tryb został, a tak to wszystkie tryby, podkładki i zabezpieczenia zostały przełożone z drugiej skrzyni. Z tego co zauważyłem, nie wiem czy mówiłem wcześniej, już nie pamiętam, i podkładki musiałem przełożyć, bo są troszeczkę mniejsze. No, standardowo jak jest wałek ten mniejszy tutaj, to możecie nawet zobaczyć, jeden i drugi. No, to dziadostwo też musi być inne. To jest od tego Zipa Pro 50, a tu macie oryginalny z tego silnika. O. Ten wygląda w ten sposób, a od Zipa Pro 50 wygląda tak. Więc jakbyście chcieli przełożyć skrzynię tak jak ja zrobiłem, nie zapomnijcie, że dodatkowo będziecie potrzebować to dziadostwo. A chyba ten cały komplet, to jest zębatka i to wszystko da się kupić. Powinno być wszystko w komplecie ze skrzynią. Tam w granicach chyba 150 zł, coś takiego taka skrzynia kosztuje. No. Czyli no, niestety, ale musicie to dziadostwo też przełożyć, by to działało prawidłowo. Bo jest inna tutaj, inna gwiazdka od góry i ona ma mniejsze wycięcia, więc jakbyście chcieli to dziadostwo założyć, no chcąc, nie chcąc, to tutaj nie będzie wchodzić ładnie, nie będzie pasować. Po prostu za duże jest kółecko. No, jak będziecie mieli ten cały komplet, przełożyłem, złożyłem skrzynię, zaraz jadę do pracy, więc no, wam tego nie pokażę. Ale pokażę wam w późniejszym, jak przyjadę po prostu, jak przyjadę, złożę to. Ten silnik wam pokażę, że wszystkie cztery biegi wchodzą. Wchodzą troszeczkę ciężej, bo nie ma oleju, ale wchodzą wszystkie cztery biegi. Bo już sprawdzałem, dla pewności. Dobra. No i pokażę wam, jak się to zazębia wszystko. Bo teraz jest jedynka. Układ biegów, tak jak mówiłem, jest jedynka, luz, dwójka, trójka, czwórka. Tak jak w normalnym, najzwyklejszym motorze, nie jak w pitbike'u albo w oryginalnie, tutaj jakoś na odwrót te biegi. Teraz mamy jedynkę. Jak widzicie, ta duża zębatka na dole jest zazębiona. Jedyneczka. Wbijamy dwójkę. Znaczy luz teraz jest. Teraz wbijamy luz. Powinno się wszystko kręcić luźno. Aha, elegancka. Patrzcie, jak to jest wszystko ładnie pozazębiane. Idealnie jest pozazębiane, nic nie jest, kurde, kawałeczek zębatki, tylko jest po całości. Ta chyba też była tak ścięta jak tutaj po skosie, jeszcze dodatkowo, ale tam nie takie 2-3 mm. No, tu możecie zobaczyć nawet chyba. Teraz wam pokażę tą zębatkę. Jak ją znajdę, a tu jest. A nie 2-3 mm, 3 mm około zębatki nie pracowało po prostu. Dlatego się to wyłamało, jak pracowało 3 mm, jakby to podzielić, 2-3 mm tutaj niepracujące, a potem 2-3, tak można powiedzieć, że ukruszało, no i się to rozleciało, ale tutaj zobaczcie se, wszystko idealnie jest zazębione, to jest luz, wbijamy jedynkę. Jak widzicie, wszystko jest ładnie zazębione, w szczególności te tryby. O, elegancko. Cyk, luz jeszcze raz. Cyk, dwójka. O, widzicie, tutaj się zazębiła dwójka, czyli te tryby dwa. Ładnie. Tam zrobiłem troszeczkę, wprowadziłem was w błąd, że to nie jest istotne, że tutaj nie jest zatrębione po całości to. To nie jest istotne ze względu takiego, że ta zębatka się kręci luźno, ta. Ona nie przynosi żadnego obciążenia. Więc tutaj powiem wam, że wprowadziłem was troszeczkę w błąd. To nie jest istotne. Może być tak nie do końca zazębione. Najważniejsze, że tu jest zazębione idealnie na dole. A, bo nie da rady, żeby było to zazębione razem idealnie i jeszcze dół zazębiony. Ale jest ładnie wszystko. O. I teraz wbijamy, to jest dwójka. Wbijamy trójkę, że muszę wejść. O, cyk, zazębiło się nam tutaj
I dalej zobaczcie sobie, że ta zębatka z tą jest wszystko praktycznie idealnie zazębione. No ja na oko, no może na kamerze tego nie widać, ale widzę, że jest na tym samym poziomie. Na oko widzę, że jest ta i ta jest na tym samym dołem poziomie, więc jest tutaj wszystko zazębione. O czwórkę nie haczy. Elegancko i wbijamy czwóreczkę, cyk. Musi się tutaj zgrać wszystko. O, cyk. I patrzcie, jak wszystko ładnie doszło. Czwórka idealnie wpięta. Chociaż nie, to nie jest istotne, bo te zęby są ścięte. Widzicie, te zęby są ścięte tu. Tak czy inaczej po całości jest zazębione. Tak, no można tak powiedzieć, że po całości jest zazębiona czwórka. A chociaż, aha, bo ja za bardzo i tak przepiąłem. O, teraz jest opad troszeczkę minimalnie ząb. O, teraz jest. O, jest praktycznie, prawie że po całości, dosłownie tam pół milimetra jest wyżej. Ale to też jest istotne, bo musi być dobrze wpięte w czwórkę, nie? Nie tak jak nie tak jak tutaj. Na tej zębatce, że czwórka była wpinana nie do końca. O, widzicie? I ścinało tą czwóreczkę. To już wnet ona by wypadała. Tak była ta czwórka wpinana. A tutaj jest wpięta idealnie. Tak wam powiem. Ja według, na moje oko, jak widzę, to jest idealnie ta czwórka wpięta. No nie da rady wpiąć lepiej czwórki w górę. I ta skrzynia według mnie będzie posłuży dłużej. Minus jedynie tej skrzyni będzie taki, dla niektórych plus, że czwórka ma inny układ zębów niż na skrzyni od Crossa. Mianowicie jest dłuższa. Po prostu na czwórce pojedziecie szybciej. Cóż, jak 50 dawała rady na czwórce, to 125 tym bardziej. A czwórka to i tak jest bieg przelotowy, nie będziecie tym jeździć po lesie, więc na czwóreczce to tak do jazdy to poleci pewnie ze stóweczkę. Zobaczymy, no przetestuję, jak się dotrze. Ile to pojedzie na tym czwartym biegu. Dobra, to ja lecę do pracy. Po pracy działamy dalej.